To jest kolejna rozmowa z cyklu Nadbrzegiem Gangesu. Moim gościem ponownie jest Brygu Pat Das, prywatnie Mans Bro, profesor religioznawstwa z Turku, Finlandii, nie? Yeah, correct? Tak. Same, no something change? No, same. Same. Także nic się nie zmieniło. Widzieliśmy się ostatnio kilka lat temu. We saw this last time a few years ago, then maybe something is changing because life is going like that. Tak, widzieliśmy się kilka lat temu, więc mogło się coś zmienić, ale nic się nie zmieniło. In our last talk we discussed the history of Bon Maharaj, Hiday Bon Maharaj traveled to Europe. We finish when the war starts and Bhaktisiddhanta left the body and his mission have a trouble. Ostatnim razem rozmawialiśmy o tym, jak opowiadać o tym, jak historię przybycia do Europy Hridaya Bon Maharaja. Skończyliśmy na tym, jak zaczęła się wojna i w Europie, i II wojna światowa, i Bhaktisiddhanta Saraswati opuścił ciało i zaczęły się problemy w misji. Dzisiaj moglibyśmy kontynuować. I have two topics first, because I know there are two more person come to West. And before we go, these two people discuss their stories. Can you tell us the expression of your visit in Vasudev Gaudiya Math? What is this original math? What Hiday Bon Maharaj established in London? What exists up to nowadays? Zanim przejdziemy do historii dwóch innych misjonarzy na zachodzie, chciałbym Cię poprosić, żebyś opowiedział o swoje wrażenia z wizyty w Vasudev Gaudiya Math. To jest to mat, które Hiday Bon Maharaj założył w Londynie w 34, to jest 34, yeah, maybe 33, 34. W 33 albo w 34 roku i Ty tam odwiedzałeś to miejsce, chciałbym, żebyś opowiedział troszkę o tym, o tej wizycie, jakie to miało na Tobie, jakie wrażenie. Then, please. Thank you. Thank you. I'm happy to be back here on your podcast. Cieszę się, że ponownie jestem gościem w Twoim podcaście. It feels like forever since I've been here in Poland. Forever. Because of all this stupid COVID. A, wygląda, że tak dawno nie byłem w Polsce, no bo ten COVID, pandemia, to sprowokowało podróże. So Vasudev Gaudiya Math. Więc Vasudeva Gaudiya Math. Is connected with these early missionaries in Jest London. Połączone z tymi pierwszymi misjonarzami w Londynie. Bhakti Hriday Bon Maharaj was called back to India in the beginning of 1936. I na początku 1936 Hriday Bon Maharaj został wezwany do przyjazdu do Indii. But he clearly saw this as just a temporary thing. Ale myślał, że to jest ten jego wyjazd do Indii będzie tymczasowy i on wróci do Londynu. Because he left many of his things together with Sambidananda Das, who remained. I dlatego, że zostawił tam w Londynie mnóstwo swoich osobistych rzeczy, łącznie z what's the name of this? Sambidananda Dasem, który tam został wtedy. And instead, another person was sent to England as the main preacher. And his name was Bhaktisaranga Goswami. I wtedy został wysłany inna osoba została wysłana jako główny nauczający. Była to Bhaktisaranga Goswami. Aprakrita Bhaktisaranga Goswami. Aprakrita Bhaktisaranga Goswami. And he wasn't a sannyasi, he was a grihasta. On nie był sannyasinem, on był grihastą. From a Goswami family, so his rodziny, family name was Goswami. Jego z rodziny Goswami, w związku z tym jego nazwiskiem było Goswami. And he stayed in London for until the end of until September 1937. I został w Londynie do września 37. He didn't have that much success. I on nie miał takiego dużego sukcesu. But there's two very important things that he did. Ale dwie ważne rzeczy on zrobił. One was that he found a murti of Vasudev. Że ustanowił murti Vasudevy. He was walking in Kensington Gardens. Found. A, że znalazł murti Vasudevy. Podróżował przez Kensington. Kensington Garden. Przez ogród Kensington. And under a tree he saw something that was glittering. I zobaczył pod drzewem, że coś błyszczy. So just out of curiosity he was checking what's this. I taki był zdziwiony, co to jest, co tam błyszczy. And it was one murti of Vasudeva, four-arm murti of Vishnu. I zobaczył murti Vasudevy, to mniej więcej tej wielkości. So this Shrimurti
was there in the mat, and then when he went back to India, he brought it with him. I to było murti, które this murti go to mat. To, yeah, but then it go to India. Aha, bo to było murti, które przywieziono do mat, ale potem zabrano je z powrotem do Indii. But another very important thing that he did was that why it was important? Because that's from where this Vasudev name comes. A, bo to było ważne, ponieważ z tego właśnie z tego wydarzenia pochodzi to nazwa Vasudeva Gaudiya. And this Murti is still there in London? No, it went to India. A, dobra. Yeah. I on jak wracał do Indii, to zabrał je ze sobą, także ono w tej chwili w Indiach jest. And the other thing was that he converted one lady to Gaudiya Vaishnavism. Drugą rzeczą ważną było to, że on nawrócił na Gaudiya Vaishnavism pewną kobietę. Her name was Vinod Vanidasi. Jej imię było Vinod Vanidasi. That's her initiated name. To jest jej duchowe imię. And Cecilia Bauter was her secular name. Nazywa się Cecilia Bauter. And when he went back to India, i kiedy on pojechał do Indii, then he appointed her to be the secretary of Vasudev Gaudiya Mat. I wyznaczył ją na to, żeby ona była sekretarką, sekretarzem tego Vasudeva Gaudiya Mat. So all the things that he left in London, wszystkie rzeczy, które zostawił w Londynie, he left in her care. Zostawił pod jej opieką. And she took all of the things to her own apartment. Więc ona zabrała te wszystkie rzeczy do swojego mieszkania. And she lived in a few different places. Ona mieszkała w kilku różnych miejscach. But at one point she bought a house in the north of London. Ale w pewnym momencie kupiła dom na północy Londynu. And she called that house Vasudev Gaudiya Mat. I nazwała to miejsce Vasudeva Gaudiya Mat. And she was for her whole life she was in touch with the gurus in India. I przez całe życie była w kontakcie z guru z Indii. And she was writing always offerings on the days of Vyasa Puja. I pisała im do nich różnego rodzaju ofiarowania na Vyasa Puja i inne listy. And she had an extensive correspondence with the leaders of the Gaudiya Mat in India. Miała taką bardzo intensywną korespondencję z liderami Gaudiya Mat z Indii. And in her old age she was a very respected teacher also. I jak była już starsza, to była takim szanowanym nauczycielem, nauczycielką. And she even gave initiation for. I nawet dała inicjację kilku osobom. And when she passed away, in her will, she decided that her house will be testamented to the Gaudiya Mission. I jak kiedy umarła, to w testamencie przepisała ten swój dom na własność Gaudiya Mat. So after her passing, they sent one brahmachari. Kiedy odeszła, wysłali tam brahmacharina. And who made the house then into a mat. Który zamienił ten dom w mat, w świątynię, w klasztor. And that mat is there still in the, in ten klasztor London. Tam wciąż istnieje, jest aktywny i otwarty w Londynie. It's a small, typical British suburban house. To jest taki typowy dom przedmieści Londynu. But there's one Maharaj there and a couple of Brahmacharis. Tam mieszka jeden z Maharaj, Sanyasin i kilku Brahmacharinów. And they are preaching to the Bengali community there. I nauczają głównie do społeczności Bengalczyków, którzy mieszkają w Londynie. And they have the best prasadam there. I mają najlepsze prasadam, jakie jest możliwe, dostępne. If you ever go to London, you should visit Vasudev Gaudiya Mat. Jeśli kiedykolwiek będziesz w Londynie, musisz odwiedzić to miejsce. It's in Willesden Green in North London. To jest północnej części Londynu. Willesden Green. Willesden Green. This is the district or something. Yeah. To Willesden Green w północnej części Londynu. You can find it online, but you should take the metro online. To Willesden Green. Trzeba wziąć metro do stacji Willesden Green. And whenever I'm in London, I visit there. Za każdym razem, jeśli jestem w Londynie, to odwiedzam to miejsce. The person in charge, his name is Damodar Maharaj. He's a very sweet. I teraz jakby liderem tego miejsca jest Damodar Maharaj. Bardzo słodka osoba. So I visited there for many times during the years. So they know me there. Ja widziałem to miejsce wiele razy. Oni mnie tam znają.
But you make some studies there. You search for these letters or diaries of Hidaibon Maharaj, yeah? Yes. Ale ty tam byłeś też tak trochę służbowo, bo robiłeś takie badania odnośnie prac Hidaibon Maharaja. What do you find? Well, they still have, or they had. They to, co had tam mają. Some of the diaries of Bon Maharaj. Mają pamiętniki Bon Maharaja. And many letters. Wiele listów. Directly from him and also from his secretary. Pisane przez niego i przez jego sekretarzy. And Jörg Schulz. Przez Jörga Schulze. Also later became Sadananda Das. Który później był znany jako Sadananda Das. But he was his secretary? Yes, for a while. Georg Schulz, czy Sadananda Das, był sekretarzem Hidaibon Maharaja. And he tried, for example, he wrote a few letters, for example, to Dr. Goebbels. This Goebbels. Yes. I on napisał kilka listów do Goebbelsa, który był ministrem propagandy Rzeszy. Because this was, of course, before the Second World War. Oczywiście to było przed wybuchem II wojny światowej. This was before the Holocaust. Przed Holokaustem. So people in India, they didn't know exactly what kind of people these Nazis were. No wtedy ci ludzie, Hindusi nie wiedzieli za bardzo, kim są ci naziści, jakim rodzajem ludzi oni są. This was before they had invaded Poland. To było zanim w ogóle wojna wybuchła, przed najazdem na Polskę i najazdem na Czechosłowację. So this kind of evil power wasn't seen yet. Wtedy jeszcze ta zła strona, diabelska strona nazizmu nie była, nie ujrzała światła dziennego. But they people knew that they had some interest in India. Ale oni wiedzieli, że ci ludzie posiadają pewne zainteresowanie Indiami. Because of this infatuation with the Aryans. Ponieważ byli zainteresowani tą historią z Arianami. So they tried to, they wrote to Goebbels to try to arrange a meeting. Więc pisali do Goebbelsa, próbowali tam zorganizować spotkania. And it didn't work out. Ale to nie udało się. But they tried. Ale próbowali. There are rumors that Bon Maharaj would have met with Hitler, but that's I są takie plotki krążą, że Bon Maharaj spotkał się z Hitlerem, ale to nie jest prawda. So they still, when I visited one time, they still had those letters and diaries. Since then, they have taken them all to India, but I managed to get to see them before that. Ja byłem tam parę razy, widziałem te rzeczy. W tej chwili one zostały wywiezione do Indii, ale zanim jeszcze jak byłem w Londynie, to je widziałem. Do you read them or just? Yes. Czytałeś? Yeah. Tak, czytałem je. There's some interesting things there, or just like. Organize, most, manage stuff. Yes, mostly these kind of official things. Głównie tam są takie oficjalne rzeczy organizacyjne, ale także kilka interesujących. There's even mention of Abhay Charan De. Nawet w jednym liście wspominają Abhaya Charana De, znanego później jako swoim Prabhupad. So there are some interesting things. Także są ciekawe rzeczy. Okay, then we recommend to visit this place. Także polecamy odwiedzić to miejsce. But the second question that I have, this is like there are more people visiting the West before Hidaibon Maharaj. The first was maybe this Brahmachari. No, the very first one was a swami called Premananda Bharati. Na pierwszą osobą, tak, bo chciałem się zapytać o to, że przed przyjazdem Hidaibon Maharaja na zachód ktoś jeszcze wcześniej przyjechał, to był sannyasin zwany, he was sannyasin or brahmachari? Yes, sannyasin. His name was Premananda Bharati. Był taki sannyasin, który nazywał się Premananda Bharati. He was a disciple. On był uczniem of what we could call unorthodox Gaudiya Vaishnava group. Unorthodox? Unorthodox. Takiej grupy, którą możemy nazwać nieortodoksyjną grupą Gaudiya Vaishnavitów. He was very inspired by Prabhu Jagadbandhu. On był zainspirowany przez właśnie tą osobę. And also Ramdas Babaji. I Ramdas Babaji. But he was the traditional line support follower or something else? And he was what? He was this traditional line, we call it. No, this, like, not so traditional. Not this, like this, what we call now Babaji line. No, something else.
little bit else, yes. A, something else. Także on nie był tym, co on dzisiaj nazywamy linią Babaji, czyli tym tradycyjnym wisznuizmem, tylko takim nieortodoksyjnym. It's actually quite interesting. To jest interesujące. All the preachers, że ci wszyscy nauczający, all the way up to the 80s or so, all were from non-traditional lineages. Że oni wszyscy, ci, którzy przyjechali, byli z takiego nietradycyjnego podejścia do Gaudiya Vishnuizmu. Because the traditionalists, they are so worried about pollution, about not finding correct food. Ponieważ ci, którzy mają tradycyjne podejście, oni są bardzo, zwracają uwagę na to, że mogą się zanieczyścić, czy mogą być przez na przykład niewłaściwe jedzenie. And this, I think, is an important point for us who are interested in spreading Krishna consciousness. I to jest ważne dla nas, tych, którzy zajmujemy się rozpowszechnianiem świadomości Kryszny. Of course, we can't be completely unconnected from the tradition. Oczywiście nie możemy być całkowicie odcięci od tradycji. But if we're too connected with tradition, it's difficult to kind of be innovative in the way that needs. Ale jeśli jesteśmy zbyt skupieni na tradycji, wtedy jesteśmy odcięci od takiego nowoczesnego, elastycznego podejścia do nauczania. So this Premananda Bharati, he had been a journalist before he became a bhakta. Więc ten Premananda Bharati był dziennikarzem, zanim został bhaktą. So when he went to the West, he first went to London. Więc kiedy pojechał na zachód, najpierw udał się do Londynu. And there he first made some money by writing some articles about India. I tam zarobił pewne pieniądze, pisząc artykuły o Indiach. And then he went to the US. I później pojechał do Stanów. And there in the US he went to the same kind of places where Vivekananda had been earlier. I wtedy udał się w te miejsca, w które wcześniej odwiedzał Vivekananda. This was about 1896 or something like this. I to był gdzieś 1896. And he quickly gathered a following around him. I bardzo szybko zdobył pewną ilość zwolenników. He made a Krishna temple. Otworzył świątynię Kryszny w Kalifornii. And they had on the altar they had Sadbhuj Mahaprabhu. I tam mają Mahaprabhu w formie Sadbhuj. As a picture. Taki obrazek. And he initiated some followers. Inicjował parę osób. He started a journal. Rozpoczął dziennik, gazetkę, jakieś czasopismo. And gave many lectures. I dużo wykładów dawał. And he published a book that became quite famous, which is called Krishna, the Lord of Love. I wydał taką książkę, która jest słynna i znana pod imieniem Krishna, Krishna, Lord of Love. To można przetłumaczyć jako Krishna, Pan Miłości. And one person who liked this book very much. I jedną z osób, która lubiła tą książkę. But this book is published, republished. Yes, it has been republished. Yeah, ta książka była ponownie wydana, jest dostępna w tej chwili. One person who liked this book very much was Count Lev Tolstoy. Jedną z osób, która lubiła tą książkę, to był Lev Tolstoy. So Tolstoy and Premananda Bharati, they had some correspondence. I oni korespondowali razem ze sobą przez pewien czas. So whenever Tolstoy is writing something about Krishna, więc za każdym razem, jeśli Tolstoy pisze coś, wspomina coś o Krysznie, and he sometimes does in his texts, czasem on coś zamieszcza w swoim tekście. He is usually quoting things that he has read from Premananda Bharati. To zazwyczaj on cytuje rzeczy, które czytał u Premanandy Bharati. The other, but he was Premananda Bharati. He was there in the States for a few years. I on tam, Premananda Bharati, był kilka lat w Stanach. Then he had to go back to India. Pojechał, wrócił do Indii. And then he passed away in a fairly young age. I umarł, opuścił ciało, będąc względnie młodą osobą. So he didn't manage to build anything that kind of continued after his death. Także nic nie zostawił po sobie takiego, co można by było kontynuować jako spuściznę. The next person who came. Następną osobą, kolejną osobą, która przyjechała na zachód, was also from unorthodox Gaudiya. To był też taki nieortodoksyjny Gaudiya Vishnuita.
This was a person called Mahanambrata Brahmachari. Jego imię było Namambrata. Mahanambrata Brahmachari. He was also in the lineage of Prabhu Jagadbandhu. I on był także z linii Prabhu Jagadbandhu. Because this Premananda Bharati was this same lineage. He was from the same lineage. Okay. Yeah. Premananda Bharati was kind of in between. Mm-hmm. Because he was inspired by Premananda Bharati, but also by Ramdas Babaji. Także oni byli w jakiś sposób połączeni, z podobnej linii byli. But Mahanambrata Brahmachari, he came to he went to the US to take part in this kind of congress of different faiths. I on pojechał do Stanów, aby wziąć udział w kongresie religii. More or less, which year it was? 1932, I think. 1932, jeśli się nie mylę. 1932. And he was a person of very great faith. I on był osobą, która posiadała bardzo silną wiarę. So he left with a bag on his shoulder. I on podróżował z takim z torbą na plecach. And on his head he was carrying Tulsi Devi. A na głowie nosił Tulsi Devi. And he got a boat ticket from India to maybe Marseille or somewhere in France. I prawdopodobnie wydaje mi się, że on kupił bilet na statek z Indii do Marsylii, we Francji. But then he didn't have any more money after that. Ale później jak dostał się już do Marsylii, to jemu się skończyły pieniądze. But he had this faith that if he just surrenders to the Lord will take care of him. Ale miał tą wiarę, silne przekonanie w sobie, że jeżeli podporządkuje się Panu, to Pan zaopiekuje się nim. So whenever he would give a lecture, for example. Więc za każdym razem, kiedy dawał wykłady, he would take his wallet and he would open it and keep it on the table. Więc wtedy otwierał swój portfel i kładł na stole i kładł przed sobą. And he wouldn't say anything, but he was hoping somebody will put something. No, ale nic nie mówił, ale miał nadzieję, że ktoś coś włoży do środka. And always somehow he managed to get as much as he needed. I w jakiś sposób zawsze otrzymywał tyle pieniędzy, ile potrzebował w danym momencie. So he managed to get all the way to the US. W ten sposób zorganizował sobie bilet na podróż do Stanów. And he was this tiny little man. I on był taki małym, niepozornym człowiekiem. With teeth coming out of his mouth. Z takimi wystającymi z ust zębami. Dressed in dhoti. Ubrany był w dhoti. With this plant on his head. Z tą rośliną na głowie. So very unlikely person taka, to have any success. Taka osoba, która wyglądała na kogoś, kto ciężko spodziewać się, żeby odniósł jakikolwiek sukces. But he very much lived through his heart. Ale on podążał tym, co było w jego sercu. And many people loved him for that. I wielu lubiło go z tego powodu. In the US he got a small group of people who very much appreciated him. I koło niego zebrała się taka mała grupa osób, które lubiły go. One of these persons who liked him very much was Thomas Merton. Jedną z tych osób, które go lubiły, był Thomas Merton. Who later became a Catholic a monk and author and still today very famous. Który później został katolickim autorem, mnichem i pisarzem, który jest znany do dzisiaj. And he was staying together with Mahanambrata Brahmachari. I on spędzał czas, przez pewien czas był blisko tego Nambarata Mahanambrata. Mahanambrata Brahmachari. Yes. And he also got a PhD from Chicago University. I także uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Chicago. Which for me who works in the academic world is quite amazing. Co dla mnie jest czymś niezwykłym, że on osiągnął taki stopień w akademickim świecie. Because today there's so much bureaucracy. Ponieważ dzisiaj jest tak wiele biurokracji. So I can imagine that in the 30s it must have been even more complicated. Więc takie mam takie wrażenie, że w latach 30 było nawet jeszcze wszystko było jeszcze bardziej skomplikowane. A maybe it was more simple. Maybe. A może było prostsze. But somehow he managed to convince some professors that what he was doing was important. Ponieważ w jakiś sposób on musiał przekonać tych profesorów, że to co robił jest ważne.
So he wrote the thesis on the philosophy of Jiva Goswami. Więc on napisał swoją pracę o teologii Jivy Goswamiego. And he got a PhD for that. I z tego zakresu otrzymał swój doktorat. He stayed in the US for some time. I był w Stanach przez pewien czas. But after the Second World War, he went back to India. Ale po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Indii. And there he became a very important Gaudiya Vaishnava teacher and leader. I tam w Indiach stał się bardzo ważnym liderem i nauczycielem Gaudiya Vaishnavizmu. And it's quite interesting that he was also a good friend of Bon Maharaj. I on był też dobrym przyjacielem Bon Maharaja. He founded many temples in Kolkata and in Bangladesh. Założył mnóstwo świątyń w Kolkacie i Bangladeszu. And he's wrote many books in a few books in English, but many books in Bengali. Napisał kilka książek po angielsku, ale większość w Bengali. Do you read some of his books? Yes. English or Bengali? I've read the English ones. I have some of the Bengali books. Czytałem wszystkie jego angielskie książki i mam kilka jego bengalskich. And my spiritual master, mój duchowy mistrz, Bhaktivedanta Tripurari Maharaj. Bhaktivedanta Tripurari Maharaj. He likes very much Mahanamrata Brahmacharya's book, Vaishnava Vedanta. This is the title, Vaishnava Vedanta. I mój guru Maharaj, Bhaktivedanta Tripurari Maharaj, lubi jedną książkę nam brata Brahmachariego, Vaishnava Siddhanta. Vaishnava Vedanta. Vaishnava Vedanta. Which speaks about Jiva Goswami. W której on mówi o Jiva Goswami. Because Mahanamrata was a very original philosopher. Ponieważ on był takim bardzo oryginalnym filozofem. Nobody writes about Gaudiya Vaishnavism in exactly the same way. Ponieważ nikt nie pisze o Gaudiya Vaishnavizmie dokładnie w ten sam sposób. So he is an interesting person who shows that you can have success as a Gaudiya as a preacher even without big institutional support. Ponieważ on pokazuje, że możesz osiągnąć sukces jako nauczający, nawet jeśli nie posiadasz dużego wsparcia instytucji. Because his institution in India was very, very poor. Ponieważ indyjska instytucja, z której on pochodził, była bardzo biedna. They never had any money to send him or anything like that. Ponieważ oni nigdy nie posiadali żadnych pieniędzy ani czegoś, czego mogliby mu wysłać, żeby mu pomóc. But a little bit like Prabhupada, he had this faith. Ale tak jak Prabhupada posiadał tą wiarę, that my guru Maharaj, he wants me to do something in the West. Że mój mistrz duchowy chce, żebym zrobił coś na zachodzie. But differently from Srila Prabhupada, he felt that he did what he wanted to do in the West, and then he went back to India. Ale odwrotnie niż Prabhupada, on did. He did it, on zrobił coś, osiągnął jakiś tam niewielki sukces na zachodzie, ale później wrócił do Indii odwrotnie niż Prabhupada. So he did not leave any kind of permanent disciples or anything. Także nie miał żadnych jakichś stałych nauczycieli, uczniów, nie miał jakichś stałych uczniów czy kogoś w tym stylu. But when he passed away, there was in the beginning of the 80s, there was a long obituary in the New York Times. Ale kiedy odszedł, umarł na początku lat 80., było takie duże w New York Timesie duży artykuł. Because he made a big impression on the people that met him. Ponieważ on wywarł duże wrażenie na tych osobach, które spotkał. Then is the end of the story. And after is another one, the 65. But it's other topic, well known. That's a different topic. Different topic. Tak, a później mamy 65. rok i na zachód przyjeżdża kolejna osoba, ale to już jest osobny, duży temat i chyba znany. Then, what is the conclusion for that? I think the conclusion is... Is that the conclusion? Yes. Czy jest jakiś wniosek z tego wszystkiego? I think there are two conclusions. Myślę, że są dwa wnioski z tego płynące. One is that if you want to be successful as a preacher... Jeśli chcesz odnieść sukces jako nauczający... You have to have the guts to be original. Musisz posiadać guts. The guts, the braveness. Musisz posiadać taką autentyczną, szczerą odwagę. Not just to copy what other people have done. Nie jedynie kopiujesz to, co inni zrobili. But if you want
to leave a permanent impression. Ale jeśli chcesz odnieść, wywrzeć taką stałą, prawdziwe wrażenie na innych, it's not enough just to be a charismatic preacher. Także to nie jest wystarczające, żeby być charyzmatycznym nauczającym. Because these people, they were that. Premananda Bharati, Mahanambrata Brahmachari. Ponieważ oni tacy byli. Very charismatic persons. Oni byli bardzo charyzmatycznymi osobami. But they didn't manage to create disciples continue their work. Ale nie byli w stanie stworzyć uczniów, którzy mogliby kontynuować ich pracę. So this is the really the difficult part. No i to jest ta trudniejsza część. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami. Sometimes people asked him that. Niekiedy ludzie pytali go. What kind of miracles can you do? Jakiego rodzaju cudów dokonujesz? Can you feed people with one basket of bread? Czy możesz nakarmić tłum ludzi, posiadając tylko jedną skrzynkę chleba? Or can you walk on water? Czy możesz chodzić po wodzie? Or can you manifest something from your hand? Czy możesz coś manifestować ze swoich dłoni? And Prabhupada said. A on odpowiadał wtedy. My miracles are you, and you are showing his Western disciples. Moim cudem jesteście wy i pokazywał swoich zachodnich uczniów. Because this really is miraculous. Ponieważ tak naprawdę to jest cudem. None of these earlier preachers managed to create the same kind of following that he did. Ponieważ żaden z tych wcześniejszych nauczających na Zachodzie nie stworzył tak wielu uczniów, jak ich stworzył Prabhupada. And one reason for that is that it's a different time. Jedna rzecz, która jest ważna tutaj, jest to, że to był inny czas. In the late 19th century and in the 30s. Koniec XIX wieku i lata 30 wieku XX. The Western world still thought that they are the kings of the universe. Wtedy ciągle na Zachodzie myślano, że Zachód jest królem, centrum wszechświata. So they could be interested in what others were doing. Więc nie byli za bardzo zainteresowani tym, co inni robią. But very few people thought that they can actually learn something from some Indians. I bardzo mało ludzi myślało w ogóle o tym, że mogą się czegoś nauczyć od Hindusów. In the 1960s we had a very different situation. A w latach 60. XX wieku mieliśmy całkiem inną sytuację. This is the time when the youth was completely dissatisfied with Western society. I to był moment, kiedy młodzi ludzie byli całkowicie zniesmaczeni zachodnią cywilizacją. So there was an openness never seen before and also never after. I to było really kind of giving up the Western style of life. I to był taki moment, którego nie widzieliśmy nigdy wcześniej ani nigdy później, że oni byli gotowi porzucić zachodni styl życia. And trying to find something new. I znaleźć, odkryć coś innego. So one difference was that the time was different. Więc jedną różnicą było to, że czas był inny. But also Prabhupada Bhaktivedanta Swami, he also had a very specific kind of ability to empower other people. Ale także Bhaktivedanta Swami miał pewną taką umiejętność, że mógł upełnomocnić inne osoby. Not just to inspire them. Nie jedynie inspirować, but also to make them do things. Ale sprawić, że oni byli w stanie robić różne rzeczy. And this is a difficult task. I to jest takie duże wyzwanie. Like to not just be like, oh, look at me, I'm the big star here. A nie tylko takie, że pokazuje się, o, jestem dużą gwiazdą, zobacz na mnie. But to make the others also like, here we have Krishna Kirtan. I ale także uczynienie minimum, zobaczcie, to jest Krishna Kirtan, on też jest dużą gwiazdą. And what, you know what, you could go and open a temple. I zobacz, ty możesz też otworzyć świątynię. So do not try to take all the glory for oneself, but i że nie bierze tej chwały tylko dla siebie, tylko rozprzestrzenia tą chwałę na innych. And this is a ability that Prabhupada really had. I to jest ta zdolność, umiejętność, którą posiadał Prabhupada. And it's, I think, one of the reasons for it was that he was an extremely optimistic person. I to była ta jeszcze jedna rzecz, że on był taką bardzo ekstremalnie optymistyczną osobą. Because he himself was very Krishna conscious. Ponieważ on był sam bardzo świadomy Kryszny. So he thought everybody else was more or less the same. I myślał, że wszyscy są na podobnym poziomie. So when some person had come to him and learned a little bit, he immediately gave some responsibility to that. Więc kiedy tylko ktoś przychodził do niego i był chociaż troszkę zainteresowany, on natychmiast dawał tej osobie jakąś odpowiedzialność. Sometimes it is said that a nasty person
is one who only sees our past. Czasami jest takie, mówi się, że tylko zła osoba widzi swoją przeszłość. Who can only remember that? Do you know what Krishna Kirtan did 10 years ago? I wtedy ona pamiętała to, wiecie, co Krishna Kirtan zrobił 10 lat temu. A normal person is the one who doesn't see our past. A taka zdrowa osoba jest taka, która nie widzi przeszłości. But who sees our present? Ale widzi obecność, czy czas obecny, czas teraźniejszy. But a very nice person. Ale taka bardzo miła osoba. Is one who doesn't see our past, która nie widzi nie widzi przeszłości, nie widzi teraźniejszości, but only sees our future, ale widzi tylko przyszłość, the potential, potencjał. So Prabhupada was like that. I Prabhupada był właśnie taką osobą. He thought that his disciples, they will very soon be pure devotees. I on mówił cały czas, że jego uczniowie wkrótce będą czystymi bhaktami. So that's why he had such faith in them, and he would. Więc miał tak dużą wiarę w nich. Make them do amazing things. Więc pozwalał im robić różne niezwykłe rzeczy. And inspire them to really kind of transcend their own limitations and do wonderful things. I pozwalał im to, żeby przekroczyli swoje ograniczenia i robili różne wspaniałe rzeczy. And I think this is the main sign of a great leader. I myślę, że to jest największy znak takiego dużego lidera. Then, but one more question. Yes. Because we forget about one story. Because we have this Hridayaboma Maharaj and this Sadananda, and after we have Walter Erlitz, Vamandas, and he was to Sweden. And yes. What I know, then he has made some disciples there, and they are still active of nowadays. Even yes. I met one some years ago. What about this? Yes. This line. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomnieliśmy tutaj, może pominęliśmy jeden wątek. Sadananda Das spotkał Waltera Lica, który znany później był jako Vamanadas, i on po wojnie osiadł w Szwecji. Miał tam pewnych swoich uczniów i oni działają do dzisiaj. Ja kiedyś też spotkałem jednego z nich. I co możesz powiedzieć o tej linii? Bon Maharaj made one disciple in, or he convinced one German person to come with him to India. Bon Maharaj przenamówił jednego Niemca, aby przyjechał z nim do Indii. His name was Ernst Georg Schulze. On się nazywał Ernst Georg Schulze. And he became initiated by Bhaktisiddhanta, and he got the name Sadananda Das. I on był inicjowany przez Bhaktisiddhanta i znany jest jako Sadananda Das. He stayed in India. I on był w Indiach. But when the Second World War began, a kiedy zaczęła się II wojna światowa, the British took all the Germans and Italians and put them in concentration camps. I wtedy Brytyjczycy wzięli wszystkich Włochów, Niemców i Austriaków i umieścili w obozach. Not only the Germans had concentration camps. It was concentration camp or these camps for prison of war or something like that. Yes. To były takie obozy, może trochę koncentracyjne. Nie tylko Niemcy mieli obozy koncentracyjne. Not with gas chambers. Bez komór gazowych. But not very nice places. Ale takie niezbyt przyjazne miejsca. So this Walter Erlitz. I Walter Erlitz was an Austrian poet and author. On był austriackim pisarzem i poetą. Who was in India traveling when the war started. I który on podróżował po Indiach w czasie jego podróży właśnie zaczęła się wojna. So he was put in the same camp with this Sadananda Das. Więc on został umieszczony w tym samym obozie, w którym był Sadananda. And there, during those years that they were in that camp, i przez, they got to know each other. I przez te lata, kiedy tam siedzieli razem w tym obozie, poznali się. And when Walter Erlitz got out of the prison, i kiedy Walter Erlitz opuścił więzienie, after the war, po skończeniu wojny, he took initiation from Bhakti Hridayaboma Maharaja. I on przyjął inicjację od Bhakti Hridayaboma Maharaja. And he got the name Bimal Krishna Das. I on miał imię Bimal Krishna Das. But Sadananda usually called him by his name he had gotten from another Indian guru previously. Ale Sadananda Das nazywał go zazwyczaj jego imieniem, które uzyskał od innego jogina guru w Indiach wcześniej. This was Vamandas. I to imię było Vamandas.
So he went back to Austria and not to Austria, but to Sweden. I on później wyjechał, jak wrócił z Indii, to zamieszkał w Szwecji. Because he was from a Jewish family. Ponieważ on był, pochodził z żydowskiej rodziny. And his family had fled to Sweden before the war. I jego rodzina wyjechała do Szwecji przed wojną. So he reunited with his family there. Więc połączył się ponownie ze swoją rodziną, która mieszkała w Szwecji. And he stayed in Sweden for the rest of his life. I mieszkał w Szwecji do końca życia. And he became a well-known author on Indian spirituality. I on był znanym pisarzem o duchowości Indii. And he also kind of gathered a small group of people around him. I także koło niego zgromadziła się pewna mała grupa ludzi. And when Sadananda later on also came back to Europe. I kiedy Sadananda później wrócił do Europy, they worked together also. Oni pracowali, współpracowali razem. And they both created kind of small groups of devotees. I mieli taką małą grupę wielbicieli, którzy byli koło nich zebrani. And some of these people are still there today. I niektórzy z tych uczniów do dzisiaj są aktywni. You can find there something called the Sadananda Das Archives. Możesz znaleźć archiwum Sadananda Dasy online. And this Sadananda, for example, he had a very particular style of presenting Krishna consciousness. Miał taki bardzo oryginalny, specyficzny sposób prezentowania świadomości Kryszny. He taught, for example, that it's important that you hide your bhakti. Mówił na przykład, że to jest ważne, żeby ukrywać swoje bhakti. Don't show your bhakti on the outside. I żeby nie pokazywać swojego bhakti na zewnątrz. Dress in ordinary clothes. Ubierać się w zwykłe ubrania. Maybe smoke a cigarette. Może nawet palić papierosy. But do the bhakti on the inside. Ale wykonywać praktykę bhakti wewnątrz siebie. Don't make bhakti into a show. I nie robić z bhakti show czy pokazu. So he was after he came back to Europe, he was kiedy wrócił do Europy, he lived like this himself also. I on żył też w ten sposób. Which meant that not everybody really understood what he was doing. To powoduje, że nie każdy rozumie to, co on tak naprawdę robił. But some people did and they appreciated. Ale niektórzy ludzie doceniają to. Okay, then this way we finish this story of Gaudias in West. Także w ten sposób skończyliśmy opowieść o, no, o Gaudiach na zachodzie. Thank you very much for this story. Thank you. Thank you, and I hope maybe in the future we can talk on some other topic. Yes. Myślę, że może w przyszłości możemy się poznać na jakiś inny temat, kolejny. Dziękuję bardzo. To była kolejna rozmowa z cyklu Nad Brzegiem Gangesu. Moim gościem był Mans Bro, znany jako Brigupad Das, i mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat, Jai Jai Shri Radhe. Jai, dziękuję bardzo. Radhe, Radhe.